zżyłam się z tą szkołą, ponieważ chodzę już tutaj 6 lat. Na pewno będzie brakowało mi konkursów, szkolnych tradycji, pieczenia ciasteczek, przyjaciół, nauczycieli i w to wszystko. Tak! Z pewnością wydaje mi się, że tegorocznym absolwentom będzie brakowało tej rodzinnej atmosfery w szkole i, no i tego wszystkiego, tego dzieciństwa, tego wszystkiego, tych kolegów. Będzie brakowało mi wycieczek śmiesznych, biwaków, wszystkich nauczycieli. Będzie brakowało mi naszych wspaniałych nauczycieli, wycieczek szkolnych i lekcji z panią Podlaszaką. Będzie mi brakowało pani Kolasy i chomika. No. Będzie mi brakować otoczenia, przyjaciół, spacerów do lasu. Będzie mi brakowało ZWO i trudnych spraw. Będzie mi brakowało wycieczek. Będzie mi brakować, ponieważ raz jestem w tej szkole, raz jestem w gimnazjum, tak samo jak raz byłam mała. No i teraz jestem duża i nie brakuje mi tej maleńkości. Ale... Czego będzie mi brakowało? No, pysznej herbaty z cynamonem, pysznego obiadu, no i tych gestów od Wojtka i od Maćka. No i Bobiego, jego jelit, żołądka, wątroby, płuc, no i tych krzeseł w przyrodnicze, które się tak ruszały. Tego jelenia, który miał kiedyś robaki. No i to chyba wszystko. Będzie mi brakowało szkolnej herbaty, chodzenia na płot do państwa Gilewskich i wkurzenia pani Kolasy. Tak. Będzie mi brakowało żartów na lekcji, gry w piłkę i niegimbusowatości i oczywiście lumpia. Tak. Będzie mi brakowało wycieczek, nauczycieli i Xboxa. Brakować nam będzie... Wycieczek. Bobiego. Ognisk i pysznych kiełbasek. Oglądania filmów w przyrodzie, śmiesznych lekcji, gry w polanta, chomika i przyspanych nocy na biwaku. Gry w piłkę i naszych dzwonków, które robi pan Janusz. I oponki. Szósta klasa jest wspaniała! Dzień dobry, wytrzymamy!